Niezatapialni. Witamy w 147 odcinku podcastu Niezatapialni z mojego mieszkania Pawela. Właściwie nie z mojego mieszkania, tak ktoś mówi z mojego, ode mnie. To nie jest moje, to jest Pawela mieszkanie. Z mieszkania Pawela, w którym nie ma Pawela. Ale jest duch Pawela, witam się z wami. Duch Pawela. I Tomek Przyrągowski. I Dominik Gąska, tak, duch Pawela jest z nami. Nie, to był Michał Owsianko, który jest taki trochę jeszcze wstydliwy, speszony. On rzadko z nami nagrywa, a... Dziewiczy. Tak, trzeba go rozdziewiczyć. Pokażcie mu miłość. Więc rozdziewiczam go, mówiąc... Nie wiedziałem, za to się pisze tutaj, nie? Rozdziewiczam go, mówiąc, że to jest Michał Owsianko. A gadać będziemy o... Jakbyśmy ci powiedzieli, przyjdź do Dominika rozdziewiczy, będzie, dobyś przyszedł. Nie wiem. A rozmawiać będziemy o E3, bo o czym można rozmawiać? Tak. W poniedziałek, 12 czerwca, kiedy to nagrywamy. Częściowo E3, bo jeszcze się konferencja Sony nie odbyła. Jeszcze się konferencja Sony nie odbyła? Więc trochę będziemy do tyłu z E3. No ale wydaje się, że taka najciekawsza taka konferencja się już chyba odbyła, nie? Z tych, co... No właśnie wydaje się, że nie. Zazwyczaj właśnie Sony jest dobre w konferencję. No ale od wiesz, jakiegoś... no przed tym... E3 mówiło się raczej, że to Microsoft ma co pokazać, nie? No pokazał sprzęt, a poza tym to tak nie bardzo miało co pokazać. No ale faktem, że ich konferencja była, nie wiem czy teraz to powiem, że najciekawsza, ale potencjalnie najciekawsza, zanim się odbyła, była najciekawsza. No tak, to miałem na myśli. Bo było interesujące, co pokażą, pokazali Scorpio, który wygląda ładnie. Tak, wygląda bardzo ładnie, jest stare PlayStation 2. No. Znaczy właśnie nie, właśnie tak jak... Jak Slim PlayStation 2 bardziej. No. Ono tak wyglądało na tej prezentacji, jak tak pokazali z kontrolerem, ale potem widziałem jakiś taki filmik, gdzie pokazywali koło Xboxa One S i przy Xboxie One S wyglądało prawie tak samo jak Xbox One S. Tak, no nie było widać dużej różnicy, nie? A spodziewałem się właśnie, że będzie takie właśnie jak PS2 Slim, to jest malutkie, nie? A jednak... Czyli nie jest aż takie malutkie. Nie, właśnie nie. Ale tam jest, na zdjęciu mają położonego pada dla skali i przy tym padzie wydaje się malutki. Tak, to jest jak barana położyć. To jest dobrze zrobione zdjęcie. Z padem dla skali. Oprócz tego Microsoft, to co na pewno można powiedzieć o konferencji Microsoftu, to że oni ciągle, nie wiem czy to powiedzieć, pokutują, ale tak trochę tak, może pokutują trochę od swojej grzechy, od jak to powiedzieć, no... Młodości tej generacji, albo przed tą generacją. Bo oni mieli tą słynną konferencję, po której smród się długo ciągnął, to na której tam gadali TV i tam pełne tych rzeczy, więc oni i rok temu, i w tym roku też, i to jest fajne, jak robią konferencję, to robią gra, nic innego tam nie było, bo trailer. I tylko z jakiegoś powodu nagle na początku konferencji pokazali Porsche, gdyż to najwyraźniej ma miejsce na konferencji. No i też tam Forza, tak? Bo Forza, no, chcieli wprowadzić kontekst. Ale jeszcze przy okazji zjawka była taka, że po raz pierwszy w historii, obczajcie to, po raz pierwszy w historii samochód zadebiutuje. Wiesz, raz pokazywali samochód jakiś nowy, Porsche. Dla każdego właściciela Xboxa One X za jedyne 200 tysięcy dolarów. No. Ale to jest tak jak wczoraj gadaliśmy, nie? Tam mówiłeś maskotki Xboxa, nie? Tam tak. Master Chief, nie wiem, tam Marcus Phoenix i Car. Tak, Car to jest zdecydowanie maskotka Microsoftu. I bardzo ładnie to wyrogujemy, że na tej swojej relacji na żywo skomentowali, że tak jest samochód Porsche i wygląda jak Porsche, gdyż każde Porsche wygląda kurde tak samo. Nie jest tak, że to jest premiera nowego samochodu Porsche, to jest jakieś wielkie wydarzenie, że tam teraz wam pokażemy, jak wygląda nowe Porsche. No okej, no wygląda jak Porsche, nie? Basically. Jeszcze bardzo fajną rzecz przeczytałem też na Eurogamerze, gdyż ja tylko Eurogamera czytam, że... I zupełnie niepolskiego. Zupełnie niepolskiego, tak. Jest taki długi komentarz do tej całej konferencji i tam cytują słowa Phil Spencer, myślę, tak? Mhm. Pana Xbox, który mówi tam, zobaczmy teraz, co ten potwór potrafi zrobić. No i jak się okazuje, że potrafi zrobić samochody. Że jakby Forza to była jedyna rzecz, którą mógł, wiesz, mają super konsolę, znaczy super, chcą, żeby była super, nową, dużą premierę konsola, najlepsza tak naprawdę nowa rzecz, taka ich własna, którą mają do pokazania, to jest jeżdżenie samochodami. No nie wiem, czy to jest najlepszy i najbardziej ekscytujący sposób zaprezentowania nowego sprzętu. Ale no nie wiem, ja troszkę chyba chcę tą konsolę, bo tak od jakiegoś czasu tak myślałem, że trochę brakuje mi Xbox One w moim życiu. Jeszcze wczoraj chciałeś kupować PlayStation 4 Pro. Się nie wyklucza. Ale może nie wszystko naraz, nie? Ale tak, no jest ładna, mała, fajna, tylko jeszcze mam nadzieję, że będzie cicha. Bo to chyba raczej tak, bo te Xboxy w ogóle One są ciche, więc raczej wątpię, żeby tutaj zepsuli tutaj w tej kolejnej konsoli, nie? No ale akurat
zmniejszanie konsoli, to nie jest ten ruch, który powoduje, że one są cichsze. Ale z drugiej strony... Tak samo z siebie, nie? Tak, ale z drugiej strony historia pokazuje, że te mniejsze wersje konsol na ogół właśnie są cichsze. No tak, tak, tak. Bo tak było z PlayStation 2, tak było z Xboxem 360, tak było jest też z Xboxem One S w stosunku do Xboxa. No, to prawda. Jeżeli iść za tą analogią, to raczej właśnie, o ile nie ma jakiegoś takiego związku przyczynowo-skutkowego między mniejszą konsolą a mniejszym hałasem, to tak w praktyce jakiś tam związek jest. No więc mam nadzieję, że będzie przynajmniej równie cicha. Co? Tak, ja nie narzekam na Xboxa One swojego, jeżeli chodzi o głośność, jest taki okej. Ja na swojego PS4 narzekam. Bo owsianego PS4 to jest kurna masakra. Tak, wiem. Wszyscy słyszałem go. Wszyscy go mieli, nie? Wszyscy ją mieli nawet. Tą PlayStation 4? Tą PlayStation. Konsolę, nie, no. Mi bardzo trudno mi się podniecać Xboxem kolejnym. Pokaz i było... No jest, i co z tego? No to... Ani oni nie wiedzą, jak go zareklamować, jak powiedzieć, co to zmienia, ani ja nie czuję, że to coś zmienia, ani nie wychodzą jakieś gry, które cokolwiek wiesz, zmieniają. Co to zmienia? No, Minecraft 4K wyjdzie. Dzisiaj na szczęście zjadłem obiad z Michałem Kowalem, więc pojawi się on. Mamy trochę nowych myśli. Michał Kowal Watch. Pojawi się on po raz kolejny w dzisiejszym odcinku, bo Michał Kowal zauważył coś, co ja też zauważyłem w sumie. I to jest coś, o czym się mówiło już od dłuższego czasu, nie wiem, jeszcze przed chyba zeszłym E3, że Microsoftowi i Sony się oczy świecą, jak oni patrzą na to, co Apple zrobił i na model biznesowy Apple'a. Bo po co masz wypuszczać konsolę co 5 lat i ją sprzedawać, jak masz wypuszczać konsolę co rok nową i ją sprzedawać. No tak, tak. I że ten Scorpio i że to PS4 Pro to jest, że oni idą w tym kierunku, że już nie będzie tak. I od dawna się już mówiło, były takie zapowiedzi, że ta generacja będzie ostatnią generacją. I to wszystko do tego zmierza, że już nie będzie PlayStation 5 ani Xboxa 2 czy tam jakkolwiek, tylko już będą te takie coroczne nowe wersje z trochę lepszym sprzętem i w pewnym momencie zrobią coś takiego, że wprowadzą system operacyjny. Na przykład wprowadzą, że będzie aktualizacja z nowym systemem operacyjnym i odetną jedną. Odetną najstarszą. No tak, no. Odetną Xbox One i zostanie tylko tam Scorpio, czyli EX i ten następny, który wyjdzie po nim. I będą tylko te dwa. Po czym za kolejne 3 lata kolejnego beta. Tak jak się w telefonach dzieje. Tak jak robi Apple. Jak wczoraj ja o tym mówiłem przy piwie, a nie Michał Kowal przy tym przy obiedzie, to żeś mi powiedział, że nie, że tak nie będzie. Na pewno tak nie powiedział. Że to, że na Nintendo 3DS nowym są gry, które już właśnie nie działają na starym 3DS-ie. Bo to było... Dwie. Bo... Więcej niż dwie, właśnie to jest też nieprawda, w ogóle mi robiliście. Nie, ale bo to mi chodziło... Jest więcej niż dwie. Był tak. Trochę, bo to był no jest Xenoblade i wszystkie które grają działają na wirtualnej konsoli. Ze Stesa. No. Tak, ale to jest Tomek... Ja rozumiem, o co ci chodzi. To nie jest tak, że... Bo to trochę od innej strony po prostu tą myśl poprowadziłeś. Bo ty mówiłeś o tym, że Xboxa One X powstaną gry, które... Będą tylko na niego, a nie będą na... No nie, no one to jest za wcześnie, moim zdaniem jeszcze nie. Moim zdaniem to dopiero oni zaczynają, dopiero wchodzą w to. Wydaje mi się, że Xbox One X jeszcze będzie... No ale z punktu widzenia użytkownika to nie ma znaczenia, czy to będzie właśnie aktualizacja systemu, która w pewnym momencie po prostu przestanie działać, czy to będzie gra, która w pewnym momencie przestanie działać. No tak, może będzie może dopiero to, Xbox One Y. To już kwestia, że... Jak Microsoft będzie kontrolował tych programistów, mogą w pewnym momencie machnąć tu ręką i stwierdzić, że wasza gra może chodzić beznadziejnie i ten. A jest to potrzebne z drugiej strony, to odcięcie się albo ta następna generacja, bo też z kolei jeszcze jedna rzecz, jeszcze fajna myśl związana z tymi lepszymi wersjami sprzętu, którą przeczytałem, dotyczy Shadow of War, który był dosyć mocno pokazywany na konferencji Microsoftu, a właśnie Shadow of Mordor był taką grą, która dosyć mocno pokazywała, że można mocniejszy sprzęt wykorzystać do czegoś innego niż tylko lepsza grafika. Bo tam dopóki możesz mieć grę na Xboxie One i na Xboxie One X i tam ona się różni, że na Xboxie One X ma jakieś ładniejsze efekty i więcej pikseli, no to spoko, nie? Ale w Shadow of Mordor było tak, że ona na Xboxa, na aktualną generację miała system Nemesis, a na 360 na poprzednią generację nie miała tego systemu. Ona się różniła, ona się w ogóle różniła w samej rozgrywce, nie? Więc no jak takie rzeczy zaczną się dziać, no to już będzie w ogóle niefajnie. Będziesz miał tak naprawdę, niby będziesz miał tą grę na jedną i na drugą konsolę, ale tak naprawdę będziesz miał gorszą, uboższą wersję jakąś tej gry swojej. No i zobaczymy, jak to będzie. Wiecie, co mnie zdziwiło na tej konferencji trochę? Że Asasyna pokazali. Znaczy nie, że pokazali tylko Asasyna, bo wiadomo, że on się pokaże na tym E3, tylko że Ubisoft nie poczekał do swojej konferencji. Jest cudowna scena w Asasynie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Nie wiem też. Jak on wchodził w tego, w orła, i ten orzeł mu tam pokazuje, że tam jest taki człowiek, że stoi na dachu. I ten człowieczek stoi na takim, tam jest taki... Najpierw jest mały dach, a później jest taka jeszcze nadbudówka na tym drugim dachu. Tam jest centralnie tak z 2 metry w ogóle, pomiędzy jednym dachem a drugim dachem, co nie? W wysokości. Okay. I on wbiega na ten pierwszy dach, tym swoim asesynem, i bierze tego człowieczka za fraki i go tak ściąga z tego dachu drugiego, co nie? I go tak jakby zrzuca w dół. No i tam w domyśle on ginie. Tylko, że to jest 2 metry w dół, więc powinien być taki dźwięk znowu. Ej, on już żyje! Ej, nie zapominaj o mnie! Gdzie idziesz?
zależy jak spadły, nie? Ale nie jest tak, że on jak go zrzuca, to on wbija w ogóle w szyję to swoje ostrze i tam... Na pewno na tej animacji nie było tego widać, o tak powiem. No ale wiesz, jakby tam spadł na głowę z 2 metrów, to mógłby się zabić, nie? No może tak, może go bardzo umiejętnie zrzuca w dół, tak ściąga. Jeszcze... Ale... Jeszcze samo naprowadzające się strzała jest, nie wiem czy zwróciliście uwagę. Też zwróciłem uwagę na samoprowadzające. Tam na samym końcu jak jest taka egzekucja, jak już tam dochodzi do tego swojego celu. Bo właśnie tego końcówki już nie widziałem. To wyciąga łuk i strzela i wtedy masz widok z pierwszej osoby, jesteś strzałą. No i centralnie koleś, twój cel zaczyna zbiegać po schodach, więc jakby schodzi, tak... schodzi z toru tej strzały i ta strzała tak sobie zachręca, to nie? Siłą Coriolisa chyba kierowana, albo kierowana tobą, no bo być może to jest jakieś tam mistyczne... Możesz kontrolować orła. Który jest dronem. Tak. Skoro były możesz drony, też kontrolować strzały być może. Skoro były drony w Wildlands, to dammit, będziemy mieli drony w starożytnym Egipcie, drony. Nie powiedzcie nam, że nie będzie, że nie można. Są asasyni w starożytnym Egipcie, daj spokój. Mogą być mają jakąś tam UFO technologię albo cokolwiek, nie? Ja trochę jestem dziwką na asasyna, chociaż już mnie syndykat zmęczyło mocno. I podoba mi się to, że on wygląda trochę jak jedynka. Taki vibe ma jedynki przez to, że jest w tym Egipcie. A ja bardzo lubiłem jedynkę. Lubiłem jedynkę dużo bardziej niż ona zasługiwała na to. Więc mam takie trochę mi ciepło na sercu, jak na to patrzę. A, jeszcze mam jedną fajną myśl. Czy fajną to wy ocenicie, jest to myśl na pewno. Bo ta walka jest bardzo jak For Honor, wszyscy mówią. Nie wiem, czy widzicie. Walka wyglądała fajnie i wygląda zupełnie inaczej. Jak For Honor. For Honor, a, okay. Tak, wygląda normalnie, tak. Nie, zupełnie. Unik kontra. Nie, ale zupełnie tak, no bo walka w poprzednich asesynach była taka batmanowa, czyli że się sam lokowałeś na cel i machałeś tylko mieczykiem, no ten. A tutaj taka była taka z pozycjonowaniem się z fizyką i ona. No wszyscy ludzie mówią, że. To, ja nie grałem For Honor, ale wszyscy ludzie mówią, że to jest walka z For Honor totalnie wzięta. I zastanawiam się nad tym, czy to przypadkiem nie było tak, że oni. Bo For Honor to jest taka gra znikąd. Która nagle wyskoczyła o jakichś tam rycerzach walczących z samurajami, walczących z wikingami. A podobno nad tym asasynem oni pracują jeszcze od czasów przed Unity. Że po prostu oni... I myślisz, że tak pracowali jeszcze przed Unity, okej, to zrobimy to wśród samurajów, co nie? A później wiesz, tam nie, kurde, musimy zmienić na... Nie. Na wikingów i tak wiesz, tak w końcu tyle mieli już porzuconych asasynów, że skleili z tego frontu. Nie, myślę, że mam tak... Takie spostrzeżenie, że być może było tak, że pracując nad tym asasynem wymyślili ten system walki i ten system walki mi się tak spodobał i że on jest taki fajny, że po prostu stwierdzili, że dobra, no to połączymy, wrócimy jakieś tam asety do tego, do jakiejś maszynki, wypuścimy wrog jakąś giereszkę z tym systemem, bo w For Honor nic więcej nie ma. No ma się... dziwne przeświadczenie o tym, jak się robi gry. Pracuję w filmie, który robi gry, jak to się robi. I ten, i że mieli ten mechanizm, który jakoś dobrze mi się sprawdzał i stwierdzili, że mogą, że skoro już go wymyślili, on fajnie działa, no to mogą to posklejać taśmą klejącą i zrobić grę o tam jakichś rycerzach z różnych epok, którzy się napoprzają. Może, no jest to odważna myśl. Albo w drugą stronę. No... Pytałeś się, jak nam się podoba ta myśl? Tak, przeciętnie. Wsiadę w ogóle... 5 na 10. Passive aggressive, tak, strollował. No dobra. Ale to, co ja z tego słyszałem o tym asesynie, to, że on ma być taki bardziej systemowy też. Też, że tak, on ma być tak bardziej... No, nie taki, nie wiem... W asesynach to wszystko jednak było, podążało się, robiło się jakieś konkretne rzeczy, z których wynikało bardzo konkretne rzeczy, wszystko wydawało się być takie wyrysowane bardziej, a no to może być fajne takie, że on będzie bardziej systemowy. On trochę wygląda tak, i on trochę wygląda też jak Far Cry. Okej. Okay. Jest ten taki wskaźnik, z której strony ktoś ci widzi, tego chyba jeszcze nie było w asesynach. A przynajmniej nie wyglądało w taki sposób dokładnie jak z Far Cry'a. Jak dla mnie ten setting asasynowy jest ciekawszy od tego Far Cry'owego, nie jest jakaś tam wyspa, gdzie jest tam jakaś przyroda, to jest jakieś miasta i tak dalej. Znaczy, nie chcę wam zabijać w ogóle dnia dziecka, ale to będzie asasyn. Mieliście już 10 tych gier, czego wy się spodziewacie? Wiesz co? Bo ona wyglądała dokładnie jak jeden raz tak raz asasyna. Ja się nigdy nie jarałem asasynem, dla mnie to był taki mech zawsze, ale ten jest taki... Taki mam takie przeświadczenie, że okej, może coś z tego będzie. No jest tak, że tam wiesz, jaram się, czekam, nie wiem, koszulka asasyna, w ogóle, hej. Będzie można jeździć na wielbłądzie. O, super. Potwierdzone info, tak. Oczywiście. I nie wiem, no ja mam problem z tymi asasynami osadzonymi bardzo w starożytności, ten sam, co miałem problem z tym, z asasynem w Stanach Zjednoczonych, budujących się, powstających. Niskie budynki? Że nie ma tam, tak, nie ma po czym biegać, no. Ale ten ekip może będzie miał, tam był, jakby było widać takie no, właśnie wyższe troszkę budynki. Dokładnie było widać, że jakby te wyższe budynki to były tylko w momencie, kiedy są misje jakby, co nie? Kiedy tam dochodzisz do jakiejś posiadłości albo czegoś takiego, to okej, to wtedy się możesz pospinać, ale... I na piramidę się można spinać, to będzie super interesujące. No super. Ale te piramidy, zauważyłeś, one mają taką górę złotą, tak jak tam powinny mieć, tak, nie? Tak. To jest fajne. No, to prawda.
Ale nie, no ja, znaczy, fajnie on wyglądał, spoko, no tam może ożyje we mnie jakieś tam uczucie do Assassina, ale to jest Assassin, no 11 kurwa Assassin, no, nie no, spodziewajcie się rewolucji tutaj. No właśnie, ja trochę takie mam wrażenie, że to jest taki nowy początek tej serii, jakby, no okej, okay, mają... Ale co się do wrażenia daje, jakby to, no, że przesłankę masz. Dłużej robili tą grę, jakby to... Jakby w pewnym momencie stwierdzi, że koniec z tymi scenami i zaczęli. Ja na maksa chciałbym wierzyć w to, co mówisz i jestem po twojej stronie, osiadę, ale tam trójka jak trójka nie, ale dokładnie to samo mówiłeś przed Unity. Tak, z Unity tak samo. Że to jest pierwsza gra na nową generację, zrobiliśmy sobie dużą przerwę, od nowa, że scenę animacji od nowa zrobili i to wszystko było prawda i ta gra... Ona pod wieloma względami czuć było, że to jest nowe otwarcie, bo faktycznie te animacje, takie ogólne wrażenia z gry były nowe, nie? Ale tam zabrakło pomysłu na co z projektem tej gry zrobić, bo to, że oni system walki zrobili od nowa, bo zrobili, system poruszania się i animacji zrobili od nowa, bo zrobili, ale to była ciągle ta sama gra, zrobiona po prostu w nowy sposób. No właśnie. Więc jeżeli Assassin's Creed Origins znowu będzie tą samą grą zrobioną na jeszcze nowy sposób, to wiele nie da to, że no to, wiesz, to może być fajne przez parę godzin, nie? Ty zawsze byłeś dziwką, ja tam grałem w jedynkę i w sumie jedynkę chyba przeszedłem, a w dwójkę tam prawie nie grałem nawet, nie? Więc... Lubię swoje Assassin's, no co, tam od razu dziwka. Assassin 2 i Assassin's Brotherhood są bardzo dobre Assassin'i. Na tym możesz skończyć swoją przygodę z Assassinami. No. Jeżeli byś chciał przygodzić się z Assassinami. Black Flag jest totalnie... Uwielbiam Black Flag, naprawdę. Znaczy, no Black Flag jest spoko przez pierwsze pół godziny, jak odkrywasz pływanie stateczkami. Nieprawda, jak już się wciągniesz, to pływanie stateczkami, odkrywasz te skarby, jest super. To jest kółko, jedna najlepsze. Mechanika po prostu. Jest świetne pływanie na stateczkami. Na tym statku w ogóle, na tym morzu, tam pływają pierdyliard miliardów statków. Super to jest. I otwierasz w ogóle wyspy sobie skarby. Co 500 metrów wchodzisz w jakiś pojedynek, te pojedynki trwają strasznie długo. A propos pływania na statku, to co myślicie o tym Sea of Thieves? Jestem ciekaw tej gry. No. Bo ja za każdym razem tak patrzę na trailer tego i mam takie, o, to fajnie wygląda tam, jakiś fajny ocean, tutaj jakieś fajnie wygląda te statki i tak dalej, po czym widzę imiona nad postaciami obok i nagle patrzę, aha, no tak MMO. A, ale bez znaczenia wyglądają te imiona. Jezus Maria, jak mi się to nie chce grać. Nie no, ale jest to... Fajne jest, że powiedz, że to robi Rare. To będzie świetnie wyglądało na streamingach. A Rare to jest fajna firma i miła i sympatyczna. A kiedy oni cokolwiek wydali ostatnio? Nie wiem, jakoś Viva Piñata pewnie. No, tak z 20 lat temu. A po drugie, no jest to coś nowego, przynajmniej tak powierzchownie i ciekawego i zobaczymy. No. Trochę mało jeszcze widać z tej gry, jak się będzie w nią grało. Nie, innego. No akurat teraz w tym materiale pokazali dużo dosyć właśnie. Nic innego. Wiesz, taka przygodówka czteroosobowa po prostu. No to mamy się MMO właśnie. No, ale jakby twoja załoga będzie miała ograniczone z tego, co rozumiem. Przynajmniej tak do tej pory cały czas tak pokazywali, że twoja załoga będzie ograniczona do 4 osób. Więc to będzie takie pół MMO, pół co-ops, nie? I tak naprawdę tam tą przygodę, którą na przykład teraz pokazywali, no to sama twoja drużyna ją przechodziła, bo wszyscy przeciwnicy byli kierowani przez komputer, to po prostu jakbyś tam odkrywanie świata i pływanie i dopiero na końcu jest pojedynek z drugim statkiem. Ale nie będziesz tak bardzo MMO, może to będzie takie bardziej Destiny. Tam trzeba być w tą czteroosobową kopię, czy można być na przykład samemu sobie pływać statkiem, albo w dwie osoby powiedzmy sobie, nie? Bo 4 osoby to tak przedsięwzięcie, nie? Jeszcze jakieś obce osoby, kurde. Pamiętam czasy, jak graliśmy w 4 osoby i było to możliwe. No ja tak, ale to było nadal wtedy to było przedsięwzięcie. No, to prawda. Ja trochę grałem, w weekend zacząłem grać w Elder Scrolls Online na Xboxie i zupełnie spoko się gra i jestem zadowolony z tego. Ten dodatek z Morrowindem, bo jak się ma dodatek z Morrowindem, to można zacząć bezpośrednio od niego i po prostu zaczynasz w Morrowindzie i sam levelujesz. I bardzo mi się podoba w tej grze to w stosunku do wersji PC-towej, że nie ma w niej czata. Znaczy jest, ale tam gdzieś jest zagrzebany, musisz sobie do niego dojść. Na PC-cie masz go widoczny cały czas na ekranie, więc mogę sobie chodzić i To, co mi przeszkadza w tym CFC. Tak, ukrywa mi jeszcze bardziej to, że tam są coś inni ludzie, z którymi niekoniecznie chcę gadać. A jeszcze sobie czeka... Chcę spróbować dołączyć się do jakiejś drużyny, no bo to jest na MMO i chciałbym trochę z ludźmi pograć i spróbować voice chata, no bo wtedy na Xboxie na voice chacie to wszystko idzie, lokalnego. I to będzie dla mnie, to będzie większe rozdziewiczenie niż życie owsianego, gadać z tymi ludźmi. Ale tak wiesz, tak totalnie pro musisz gadać, nie? Czestam, melduję się, co tam u was, patrzcie jaki mam fajny sprzęt, o, nie zumiesz, nie zumiesz. Tak jak osłanie mnie, osłaniaj z lewej. Tak jak na pokazie... Patrz, jaki mam fajny sprzęt, niezły miecz. Tak jak na pokazie... A Anthem, tak się nazywa ta gra? Kurde, ona jest tak nijaka, że nawet jej tytuł jest tak nijaki, że kurde, on, że zapominasz w ogóle, ona jakby jest...
Ale sorry, ty jako wielki miłośnik Destiny trochę nie masz prawa do tego hejtu. Wiesz co, ja jestem wielkim miłośnikiem Destiny, ale nie musi mi się podobać każda firma, która kupuje Destiny. Ale akurat Destiny jest dokładnie taki samo właśnie. Tak, nijakie, ale Bungie zrobiło... Dobrze, ale Destiny spoko, bo Destiny się fajnie gra. A nawet tytuł, który jest trudno zapamiętać. Destiny się fajnie gra, nie? No i tak, i Ubisoft powiedział, patrzcie, oni mają Destiny i też spoko. I też ma chujowy tytuł, The Division. Zróbmy sobie Destiny, po czym Electronic Arts spojrzała na Ubisoft Activision i powiedział, my też chcemy Destiny i robią Anthem. Tak, to prawda, to są trzy gry, totalnie nijaki setting, nie wyróżniające się zupełnie niczym i złożone z elementów, które... Dlatego nie będziemy o nich więcej gadać. Ja akurat lubię Destiny, no bo wiesz, że Destiny zrobiła jako pierwsze. Michał Kowal mi dzisiaj mówi, że to wszystko kupia Borderlandsów. Borderlands nie do końca to samo. Borderlands to jest single co-op. Borderlands nie mają tego... Powiedz prawdę, dlaczego lubi Destiny. Bo się to bardzo dobrze gra. Nie. Bo zrobiło to Bungie. Nie, dlaczego? Nie jestem jakimś fanem Bungie. Nie jesteś. Nie, no lubię Halo 4. Nie grałem, w Halo 3 grałem trochę, w 1, 2 Halo nie grałem w ogóle. Nie jestem jakimś fanbojem Bungie. Destiny się naprawdę dobrze gra, mówię ci, stary, naprawdę, to jest taka gra, że możesz ją włączyć, a przy okazji dla człowieka, który nie ma czasu na gry, tam są półgodzinne misje, które są mega intensywne, mega fajne, ona ładnie, naprawdę ładnie wygląda, nie jakoś pomysłowo, ale także ładnie i moim zdaniem, jeżeli chodzi o strzelanie na konsolach w tej generacji, nie ma lepszej gry, tak po prostu z uczucia, z takiej samej, takiej pierwotnej frajdy ze strzelania do ludzików na ekranie. A ty, Tomek, grałeś w Destiny? No, jakieś tam 5 minut, 10. Absolutnie w ogóle mnie to nie wciągnęło. I ten, i... no i mówię, no ja Destiny lubię, tak, ale nie znaczy to, że teraz każdy, kto kupuje Destiny, będzie miał u mnie tam high five, nie? Akurat właśnie pod względem... trzeba zarobić, nie? Pod względem wyglądania, to te Anthem, Advent, czy jak to się nazywa, to a coś tam. Tam title generator po prostu, co nie, to wygląda spoko, no. Nie wierzę im jak psom, to jest taki... To prawda, tak. To jest taki prerender, że tam... To prawda, absolutnie tak. Udający gameplay, że ludzie się ciągle na to nabierają. Ciągle jest taki wybuch, który nigdy wybuchy tak w grach nie wyglądają. Nigdy! Od czasów Killzone'a ktoś w jakimś takim CGI udającym rozgrywkę robi ten wybuch, taki z takim super dymem i efektami cząsteczkowymi, w ogóle, który wygląda wow. I nigdy jeszcze w żadnej grze tak nie wyglądają wybuchy, nie? Ale ludzie ciągle, okej, to jest gameplay na 100%. Tym razem właśnie okłamują. Może taki filmik, taki trailer z gameplayem po prostu nie byłby tak ciekawy do pokazania na imprezie, nie? A do tego jeszcze, kurna, to te udawane gadki między graczami, to oni nie dość, że grę skopiowali z Destiny. No to akurat to jest taki cringe, nie? Z Destiny i Division, gadki, to jeszcze te gadki z Division skopiowali. One były cringe'owate wtedy i są cringe'owate za przeproszeniem teraz, tak? To jest po prostu, kurde, taki żal, że... No. Zresztą Destiny też miało takie trailery z jakimiś tam ludźmi, którzy udają, że się super bawią i tam mają takie gadki, gadają w sposób, w jaki nigdy ludzie... Przecież nigdy nie gadają ze sobą, grając w gry online przez internet. To prawda. Podobało mi się Last Night, jak każdemu. No tak, ale to jest... Ciężko jeszcze w ogóle powiedzieć, co to będzie za gra. Czy to będzie przygodówka, czy to będzie jakiś akcyjniak, czy to będzie... Fajnie, bardzo by fajnie było, gdyby to był taki akcyjniak dwuwymiarowy w stylu flashbacka. Oni... dzisiaj umiera, widziałem na Facebooku, wyciągnął jakiś stary screenshot z tej gry, bo ona już była zapowiadana wcześniej. To był niestety duży problem tej konferencji, że Microsoft strasznie na niej ściemniał. Ściemniał z ekskluzywami, bo wymyślili sobie nowy termin, który brzmi Console Launching Exclusive. To znaczy? Chyba to znaczy po prostu to coś kiedyś timed exclusive, ja to tak rozumiem. Okay. Bo mieli tam, bo jak mieli prawdziwy exclusive, to pisali Xbox One and Windows 10 exclusive, po prostu, nie? Okay. Albo console exclusive pisali. Okay. A bardzo dużo gier było console launch exclusive. Czyli tam może na tydzień wcześniej wyjść na Xboxie niż na PS4, to już jest console launch exclusive. I większość tych gier, a oni przed każdym terminem mieli to exclusive. Proszę, okazało się, że to jest console launch exclusive, co może oznaczać wszystko, nie? Może oznaczać, że na dzień wcześniej ta gra się ukaże na Xboxie. Znaczy, jak dla mnie to wiesz, to nie boli, że tam mają, że to nie są exclusive, no to im więcej platform, tym lepiej, nie? Tak, jasne, tylko że to jest takie oszukiwanie odbiorcy, nie? No ale w każdym razie mniejsza o to. Mielu znalazł jakiś screenshot z tej gry z dawnych czasów, jak ona była pierwszy raz zapowiadana i wtedy twórcy mówili, że to jest ich taki hołd oddany Blade Runnerowi i Flashbackowi właśnie. No to było bardzo fajne. Jak dla mnie to wygląda mega jak Blade Runner growy. W sensie, jeżeli chodzi tak graficznie, jeżeli chodzi o to, jak ten świat wygląda. Ale też to takie właśnie rozwiązanie graficzne, że ta pikseloza mi się mega kojarzy, że to pikseloza. Tak, to, że pikseloza w Blade Runnerze była. Ja wiem, że ona wynikająca z ograniczeń technologicznych, a jasne, tutaj jest pixel art, taki jasne, bardzo świadomy. Obecnie wszystkie pixel arty nie wynikają z ograniczeń technologicznych, a kiedyś wynikały, więc jakby. No ale to... nie nazwał Blade Runnera z tego pixel artem. No nie, on nie był.
nie był pixel artem, ale no, wyglądał w podobny sposób. Ten ludzik, tak. Ale nie, on był się składał z wokseli, nie? No, nie wkurza was w tym, tym trailerze. Tak, tak. W ogóle mnie wkurza w tych trailerach, które dużo się ukazało w tym tygodniu. Że strasznie dużo jest takich trailerów, które w ogóle nic nie pokazują. I właśnie tego The Last Night też jest. To jest trailer, który ci w ogóle nie mówi, co to będzie za gra. Orient... Widzą ludziki, jest... No, no, Orient the Blind Forest dostało dwójkę, co nie będzie, będzie tak, dwójka. Tak, Ori and coś, and coś tam Wisp, co nie jakaś tam osa. Will of the Wisps. No, no i co? Co wiemy o tej grze? Nic, tylko tyle, że to będzie nowe Ori, ale... Ja wiesz, jak gra się w Ori. Pokazali scenerię, no jakby takie... plansze, wow! No nie, ale to już tam takie gadanie, że trailer, pejzaż, trailery, spokój, które nie pokazują, to zawsze tak wyglądają trailery. No. Takomę nową pokazali. Co wiesz o Takomie? O Takomie już pokazali mnóstwo rzeczy, o Takomie nie trzeba nic nie pokazywać. No nie. No pokazywali te takie duchy latające w tym statku. No, Takoma już była pokazywana akurat nawet na takich quick lookach na Giant Bomb, miało normalnie, że grali godzinę z tymi ludźmi. Tak, to ja nie widziałem. Nie trzeba już pokazywać, jak w tą grę się gra. A ta gra, której ci się... A wychodzi 2 sierpnia, to jest zajebiste. Tak, właśnie. To jest zajebiste, że zaraz wychodzi. Ta gra, której ci jeszcze mówiłem, która też mi się podobała, miała takie soulsowego vibe'a trochę. Ashen, tak. Znaczy ona, myślę, że to nie będzie soulsowa gra, ale miała takiego vibe'a, takiej tajemniczości takiej soulsowej. To też fajnie wyglądało, tylko to jest jakiś taki w ogóle multiplayerowa gra, w której coś się jakaś taka survivalowa. No dziwne to było, ale fajny klimat miał ten trailer. Ale to też nie jest gra nowa. Nie jest to gra, która debiutowała na tej konferencji. No tak, ale to jest gra, która wyjdzie w jakiejś tam skończonej przyszłości, nie? Nie, no bo są gry, które pokazują pierwszy trailer i one tam będą za 2 lata, nie? No i jak ja mam się jarać grą, która będzie za 2 lata, nie? Właściwie to po co, nie? No właśnie stosunkowo mało było takich gier. No, teraz. No tak, no głównie, ale... Nie było tak, jak Dominik powiedział, głównie było pokazywanie gier, które już wcześniej były pokazywane. No tak, no tak. Ale ja wolę dostać jakąś datę do gry, że przynajmniej będę wiedział, wiesz, kiedy to będzie. I Kapsel w końcu dostało datę. Tak. No to jest taka te animki z lat 20. To fajnie wygląda. Tak, to super wygląda. Ciekawe jestem, jak to będzie gra, ale to wygląda super. To będzie totalnie będzie taka przygodówka 2D z taki side scrollers, nie? No wiesz, wiem, ale w sensie nie jest tak, że ja nie wiem, jaka to będzie gra, jakiego typu to będzie gra, tylko czy to będzie dobra gra. Zapytałeś się przed chwilą, to się odpowiedziałem. Nie no, chodziło mi o to, czy to będzie dobra gra, no. No bo wygląda super. Wydaje mi się, że będzie to dobra. Znaczy, ciężko powiedzieć oczywiście, że ona gameplayowa będzie dobra, ale wygląda na dobrą grę. Siedzą nad nią, kurde, już pierdyliard lat. Oni w ogóle tą grą, nie wiem czy pamiętacie, sprzedawali kurwa konsolę nowej generacji. Tak, odkrycie indie, nie? I ile lat minęło? 3-4? No to było na pierwszych pokazach Xbox One, nie? 3 lata i cały czas ją reklamują, cały czas czekajcie. Tak samo, jak długo można sprzedawać, kurde, Nintendo Switcha tym cholernym Skyrimem, który ma już, nie dość, że sam Skyrim ma już 6 lat, to jeszcze tego Nintendo Switcha zapowiadają, ile tam, z rok, półtora i cały czas mówią, że będzie Skyrim i cały czas tego Skyrima nie ma. Ale już teraz wiadomo, że będzie można się ubrać w ciuszki Linka, nie? W Skyrim. Super, no, fantastycznie. Z moich szacunków wynika, że liczba gier nowych pokazanych na tej konferencji Microsoftu wynosi łącznie z Assassinem 6. No. I to jest tak, Forza 7, tam super. Obviously, nie? The Darwin Project, czyli jakieś tam walki, Battle Royale. No, tak. Dragon Ball FighterZ, które tam nikogo totalnie tam... No to jest taka dwuwymiarowa biatyka będzie, tak. Dragon Ballowa. Ori and the Will of the Wisps, no i Metro i Assassin. To były jedyne... Możemy o Metro pogadać. ...nowe gry, z czego tylko Forza jest tak naprawdę ekskluzywem. Możemy pogadać o Metro. Go. Tak, mam bardzo złe doświadczenia z poprzednimi 2 Metro i w ogóle nie czekam na nowe Metro. Bo te poprzednie 2 Metro były moim zdaniem bardzo nieudane. To były takie w ogóle korytarzówki do kwadratu. Nie? Tam... Mi się Last Light tak takie 7 na 10... Nie wiem, mnie strasznie uwierało to, że tam w ogóle nawet się rozejrzeć nie mogłeś chyba. Nie tak jak ci było zaskryptowane. Nie? To po prostu nawet jak szedłeś przez te miasta, przez te stacje tam metra, nie? No to szedł przed tobą cały czas koleś i ci mówił, chodź, teraz ci tu pokażę i tak dalej. I wiesz, i nawet nie mogłeś pójść po tej stacji metra, żeby sam zobaczyć, co tam się dzieje i później dopiero idziesz na misję i to później dopiero jest akcja, więc okej, tam niech będzie dalej korytarzówka. Ale ja jestem... strasznie mi się nie podobały te gry. I jakby trochę nie wierzę, że nagle oni z tak zamkniętej gry, z tak pokazują jakiś otwarty świat. No dokładnie, z tak korytarzowej konstrukcji nagle idą do otwartego świata, to... Tutaj niestety mam kolejne podejrzenia, nie aż tak silne jak przy Anthem,
ale że tam jest jakaś ściema zrobiona. Bo no. Na przykład to, co... I pomyślałem o tym, że to jest coś, co ja widzę na trailerach, wszyscy widzimy na trailerach, od czasów pierwszych trailerów gier na Xboxa 360, a co się nigdy nie sprawdza, czyli takie gry, które mają super szczegółowe graficznie i mają takie bardzo bogate tła, na których się bardzo dużo dzieje. To jest zawsze wygląda fajnie na trailerach, a później w grze okazuje się, że nie może być takich... Teł, czy takich rzeczy, które... Bo to jest ten moment, że on na tej linie przelatuje no, tak. I pod nim jest takie zajebiste rozległe. Nikt nie zrobi takiego szczegółowego terenu, tylko po to, żeby się nad nim na linię przeleciał i ten, no. Jak już grasz normalną grę, to się okazuje, że masz, owszem, miewasz szczegółową i zajebistą dopracowaną grafikę, ale to zawsze są miejsca, po których ty musisz chodzić, bo jak już oni to zrobili, wymodelowali, narysowali te murki na tych poligonach, no to musisz tam przez to przejść, a nikt ci nie zrobi czegoś takiego, żeby sobie na tym linię przelecieć. No ale może to jest tylko jedna z opcji, żeby przejść na tą linię. Może tam możesz też pójść równie dobrze na dole, nie? Cała ta walka z tym niedźwiedziem. Jak on w ogóle staje, to wszyscy mi te kamyczki teraz spadają na dół. Tak. Come on, w ogóle, serio? I później zachowanie tylko nie dzieje. To są takie rzeczy, które nie dzieją się w grach. I to też chyba był sprzedawany trailer jako in-game footage. Tak. Też mi się tak wydaje. No, kamyczki. A takie rzeczy się nie dzieją w grach. No. Wszyscy wiemy, wszyscy graliśmy w jakąś jedną, w zasadzie jedną grę. Jak na grę z otwartym światem, to jest tam zaskakujące, wszystko było zeskryptowane, nie? Tak, tak. Ten niedźwiedź, który tam się zaczyna spadać, tam się chwyta za tej ziemi. No kurde, no serio. Nawet takie rzeczy jak w sposób, jaki on uderza w ten ciągnik, który tam stoi, też się takie rzeczy w grach nie dzieją. Też widać, że to jest taki idealny. No dokładnie, tak. Że na tych trailerach takich fejkowych, udających zawsze jest super. Nikt nie robi tyle animacji w ogóle. Tak, takich na wypadek, gdyby jeden niedźwiedź mógł raz w jakiś ciągnik się uderzyć, to zrobimy tak. W ogóle poświęcimy 2 miesiące na robienie specjalnej animacji. To jest bardzo ładna animacja, gdy ciągnik tak się chwieje lekko. Albo też kolizje między obiektami, że zawsze, że nic tam nie przenika, że zawsze to idealnie, jak coś uderza, to coś uderza, jak ten niedźwiedź upada, to on upada. Jak gry tak nie mają, nie wyglądają, w grach zawsze widzisz te szwy, widzisz, że ten ludzik to jest jakiś model, który na czymś tam leży i te kolizje nigdy nie są takie idealne i takie ładne. No, także... A więc nienawidzimy Metro Nowego. No tam ja jestem zupełnie obojętny, zupełnie obojętny mnie pozostawił. Może Osiany będzie... Nie, ja w ogóle nie mam żadnych Metro żadnych uczuć do strony Metro, nie grałem w żadne Metro. Czyli Metro możemy spuścić w kiblu oficjalnie w niezatopialnych. Ale jak wyjdzie i będzie dobre, to wiesz, no to można wyciągnąć z tego kibla. Przy okazji Głuchowski nienawidzi Sapkowskiego, no naszego właśnie. Skarbu narodowego, więc tym bardziej powód, żeby zlać go i spuścić. A bo my lubimy Sapkowskiego, tak? Jest naszym skarbem narodowym. A jesteś Polakiem? No to nie jest tak, że lubisz czy nie lubisz. No. Ale wiecie, że Sapkowski nie lubi was, nie? Bo nie lubi nikogo. Chodzi o to, czy masz jakiś honor wsiany. No właśnie, to jest tak jak godność. To jest tak jak z Piłsudskim. Człowieka. Też raczej nie był sympatycznym człowiekiem, ale jednak jest Piłsudskim naszym. Albo Lewandowski na przykład. On akurat jest miły. Nie wiem, nie znam typa. Ale w zależności od tego, jaki jest, szanować go trzeba. Teraz to już wasze. Po tym jak samo jeden wprowadził naszą reprezentację do pierwszej dziesiątki najlepszych drużyn na świecie, to już zupełnie musimy go szanować. To prawda. Tymczasem... Tam jest jeszcze 10 innych zawodników przynajmniej na boisku naraz. A tam gramy z Rumunią, strzela wszystkie 3 gole. Nie? Tymczasem, kurde, udowodniłem się, znaczy nie udowodniłem, ale... Tymczasem Bethesda. No. Konferencja Bethesdy trwała podobno, ja nie widziałem, ale trwała podobno pół godziny. Devolver może najpierw. Najpierw Devolver. Dobrze, Devolver zrobił sobie jaja. Właśnie, czy oni w ogóle mieli jakiś czas wykupiony na tym E3, czy to jest tak, po prostu film, który oni wypuścili do internetu? Oni byli oficjalnie na E3, bo z tego, ja nie śledziłem ich losów, ale z tego, co przeczytałem dzisiaj na doskonałym serwisie, który bardzo polecam, poligamia.pl, Devolver odmawiał co roku uczestnictwa w E3 i po prostu... Jeszcze robili... macie taki alternatywny adres, nienawidzimy Żydów. Tak. I nie przyjeżdżali na E3 i odmawiali zawsze zaproszenia. Czy, no nie wiem, czy byli zapraszani, może nie tyle odmawiali zaproszenia. No w każdym razie nie chcieli uczestniczyć w tych targach i w tym roku po raz pierwszy oficjalnie się wystawili na targach i zrobili jakiś taki pokaz, że oni no nie mieli wykupionej pewnie tam sali na konferencję, tylko pewnie w ramach jakiegoś tego swojego boxu. Czekaj, co oni pokazali? Zrobili taką, ja nie widziałem tego, tylko czytałem o tym, że zrobili taką teraz konferencję nabijającą się. Ja to widziałem, mogę opowiedzieć. Opowiedz. Wychodzi, no zrobili taką konferencję nabijającą się zupełnie ze wszystkich konferencji i Electronic Arts. Powiedziałeś dokładnie to, co tak. Ja powiedziałem przed chwilą. Sony i jakiś Microsoft i tak dalej, że wychodzi sobie ładna pani w ogóle, że w ogóle wszyscy jej klaszą tak długo, że ona musi zacząć strzelać w powietrze, żeby uspokoić ludzi dookoła. Wiesz, jakieś fajne stanowisko, nie? To co mieli też wynajętą publiczność, która tam... Nie, w ogóle to jest filmik, wiesz, zmontowany filmik, dlatego właśnie się pytałem, czy to jest w ogóle... Oni są
są na E3 w tym roku. Tak, no to, ale widocznie po prostu puszczali przygotowany do wcześniej filmik, okay. Nie? No bo to nie jest tak, że tam strzelała do publiczności, a tam się działy w ogóle straszne rzeczy, tam odgryzali ludziom ręce i tak dalej, co nie? No i ona była tak podekscytowana, w ogóle, bo to jest tak, że ona ci sprzedaje tak mnóstwo krapu, co nie, że tam możesz nasze gry kupować, zanim jeszcze w ogóle zaczniemy nad nimi pracować, co nie, że to jest earliest access, nie, w ogóle. I no, że spoko. Będziemy teraz reagować na wszystkie w ogóle skargi społecznościowe, że wystarczy, że napiszesz komentarz, a nasza gra się zmieni od razu, co nie. Pani miała stanowisko Chief Synergy Officer. Okej. Okay. No i... Rozumiem, to jest fantastyczny dowcip, ale co? No i nie, w międzyczasie pokazali Sirius Sama nowego. Wszak taki w ogóle all business, nie? Tam spierdala z drzwiami, giereczki, nie? Sirius Sama co nowego pokazali. Co pokazali? Poza tytuły. Mów, fuck, to mówię, no. Sirius Sama nowego, który będzie taką strzelanką z perspektywy tam lotu ptaka, co nie? I wygląda bardzo spoko. Wygląda jak taki... Strzelanka z perspektywy lotu ptaka, no, Sirius Ptaka sam? Taki cannon fodder. Tak, okay. Taki cannon fodder, no dokładnie. Okej. Okay. I wygląda, że tam się dzieje w ogóle bananas w ogóle na tym ekranie. Nie, tam po prostu... No ciężko w ogóle kontrolować to, co tam się działo na tym ekranie. I jeszcze jedną taką grę, tylko że jej tytułu nie pamiętam. Dominik, ty masz komóreczkę, to możesz sprawdzić. Ona wygląda bardzo fajnie. Ona, to jest jakieś takie właśnie totalnie w stylu jakby Devolver. Taka jakaś neonowa, kurde, ninjowata gierka, nie? O tym, okay. Że jesteś takim jakimś wojownikiem, kurde, w hełmie i z mieczem samurajskim i tam na przykład wyznaczasz sobie kolejne ciosy, co nie, jak mają polecić i tak dalej. To wygląda mega fajnie, mega pomysłowo i to może być właśnie taki fajny indie, znaczy no ciężko powiedzieć, że Devolver to jest jeszcze indie, co nie, wydawca czy coś takiego, no ale raczej taki estetyce indie jest cały czas wszystko utrzymane, co oni wydają. I no naprawdę tak... Nie wiem, jak ta gra się nazywa. Fajnie i pomysłowo to wyglądało. No nowa, nowa ninja. Tak, tak się nazywa. Wrzucę do opisu je i... A ten, i ale... Nie. A i w ogóle i tak, ta konferencja się skończyła tak, że ona, że ta babka, która tam prowadzi to przemówienie, w ogóle wpada w taką ekstazę, że w ogóle wszystko będzie darmowe, że wszystko będziecie mogli kupować cały czas, że w ogóle, że będziecie mogli płacić za DLC, że będziecie mogli pisać komentarze i tak dalej. Zaczyna jej w ogóle krew z nosa lecieć i ona się tak nakręca, jakby miała, jakby była naćpana i na końcu jej eksploduje głowa w ogóle. I w ogóle pełno krwi dookoła, obok leży jej asystentka w ogóle taka poskręcana, jakby miała napad epilepsji. Trochę jak taki Master Exploder, nie? Tak, koleś, który tam pisał na klawiaturę, właśnie te komentarze, co nie by miało zmieniać gry na bieżąco, to w ogóle wymiotuje na tą klawiaturę, co nie, a cała publiczność w ogóle szaleje, w ogóle tam biło brawo i tak dalej, okay. Więc było to spoko, tak. Okay. Jak się lubi stylistykę taką devolverową, właśnie to, co oni tam pokazywali na przykład w Hotline Miami i tak dalej, no to bardzo Devolver fajnie. Devolver jeszcze jakiś czas temu, 21 kwietnia, napisał, że będzie sprzedawał, jest w stanie wejść w umowę i sprzedawać gry na G2A, tylko nie jest w stanie zagwarantować, że te klucze będą działały, a G2A może kupić od nich ubezpieczenie za 500 000 dolarów i wtedy będą na pewno działały. No. Także to są takie śmieszki, nie? Okej. Okay. No ale z drugiej strony tak się buntują trochę przeciwko. Są to ludzie, którzy wydają zajebiste gry, nie? Tak przy okazji. Tak, ale to, że się buntują przeciwko złym praktykom świata gier wideo, też nie, tam jakoś na ich niekorzyść. Nie, chodzi mi o to, że to nie są tylko takie śmieszki, że to nie są tylko jakieś tam klauny, które wiesz, wychodzą i robią sobie jaja, tylko przy okazji robią kawał dobrej roboty. Oni też wydają tych Polaków z katanami. Tak. Shadow Warriora, nie? Tak. Polaków z katanami. Ale to oni, nie, Shadow Warrior, myślałem, że o Roninie mówisz. Nie, wydaje mi się. Ronina wydaje też na przykład Devolver. Wydaje mi się, że Shadow Warrior 2 wydawał Devolver albo 1, ale mogę się mylić. Może to wymyśliłem coś. A teraz człowiek od Ronina robi nową grę. Immortal coś tam. Taka soulsowo samurajowo neonowa giereczka. Dużo tych samurajowo. No bo no, oni mają taką stylistykę właśnie. To jest takie, teraz jest modne, co nie? Takie ala lata 80. Tak, tylko... dobrze powiedziałem. Shadowrunner 2 Devolver wydawał. No. Immortal Souls to się nazywa? Immortal jesteś, Souls. Tak, że jesteś takim jakimś wojownikiem, okay. Który chodzi sobie po... Ona jest w ogóle soulsowa jakby niebez, nie? Który chodzi sobie po labiryntach i tam bardzo ważne... Śmieszne jest to, że Souls, takie niby nic nie znaczące słowo, już się stało praktycznie słowem znaczącym gatunek gier. No. No i masz taki system walki, który na razie wygląda z tego, co jest pokazywane, na strasznie powtórzalny. Taki, że musisz zadać cios, wycofać się, wtedy on zada cios, ty wtedy zadajesz cios swój, wycofujesz się, on zadaje cios i tak... Trzeba brzmi jak Souls. No, tylko zamiast turlania się wycofujesz. tak, ale... To prawda. Dobra, Bethesda w takim razie. Ja się tutaj wpiprzyłem z Devolverem, a Bethesda.
Bethesda. Co na Bethesdzie pokazano? Pokazano Wolfensteina, pokazano VR-owego Fallouta. VR-owego Quake'a też pokazano. I chyba Duma VR-owego. Duma. VR-owego Duma. I coś jeszcze? Coś mi umyka? Koledzy, przygotowani do odcinka? A co myślicie o tych VR-owych wersjach, bo ja... Dla mnie VR to ciągle takie, taka no ja... nowa liga. Czy ja ostatnio rozmawiałem z Szymanem Adamusem, czyli tym, tą lepszą połową Michała Kowala. I Szymon mi opowiadał, jak grał na VR-ze i że to było w ogóle jakieś niesamowite przeżycie, że to jest w ogóle jakiś totalnie nowy poziom w ogóle grania i że wow, i ja pierdolę, i tam w ogóle, wiesz, czapki z głów i on w ogóle został tylko w gaciach i tak dalej. Wydaje mi się, że Szymon Adamus jest bardzo entuzjastyczny w każdym momencie swojego życia. Więc trochę przejęłem ten entuzjazm. Tak. Pozdrawiamy Szymona Adamusa. Trochę mnie zaraził tym entuzjazmem i rzeczywiście, gdyby im się udało w Doomie zrobić jakiś sensowny sposób rozwiązać poruszanie się, to nie? No właśnie, to jest problem, nie? To jest chyba największy problem właśnie w tych grach. Bo Doom to jest taka szybka gra. Tak, oni tam szybko, z tego co ja się zorientowałem, oglądając tego trailera, to tam będzie jakiś taki wskaźnik, co nie? Że będziesz pokazywał i jakbyś tak przesuwał do przodu, co nie? No takie taki skoki robił. To jest teleportacja, to jest bardzo powszechny taki myk w grach VR-owych. No, jak sobie wyobrażasz w Doomie, żeby zrobić teleportację? Ja sobie w ogóle nie wyobrażam, bo ja nigdy w życiu nie miałem okularów VR na głowie. No więc... to, no nie, no, ja miałem wiele razy. O, nie no, pracuję z VR-em, robię na VR-y rzeczy. O, to jest, żeby taki entuzjastyczny. Ale ja miałem tysiąc razy. Ja chciałbym powiedzieć, Tomek, że ty masz bardzo dziwne pojęcie na temat tego, jak działa wirtualna rzeczywistość. Może się daje nabijać, albo możecie posłuchać. No, śmiało. No, to jest statyczny sposób poruszania się, taki, wiesz. Śmiało. Możemy się zacząć specjalistą od wirtualnej rzeczywistości. Nie przerywaj sobie. Michałem Owsianko, zdobywcą medalu w kategorii wirtualna rzeczywistość na olimpiadzie wirtualnej rzeczywistości w Tokio. Tak, na wirtualnej rzeczywistości. No mikrofonu mów, nie oddalaj się tak. No więc o co chodzi z tym poruszaniem się w Doomie? O co chodzi z tą wirtualną rzeczywistością? No nie wyobrażam sobie, żeby w Doomie się poruszać teleportacją. No bo to jest szybka gra, teleportacja. Ona będzie bardzo zwolniona, pozwól, że ci przerwę. To co, będziesz bo to miał turowego Dooma w takim razie? Ona będzie bardzo zwolniona, będzie dużo slow motion, przynajmniej z tego co pokazują. Że tam wiesz, że tam wyskakujesz w powietrze na przykład i nagle wszystko zwalnia i wtedy masz czas, żeby strzelić do tego potwora. Jest całkiem spoko gra na VR-a. Na Oculusa Robot Recall, nie? Mm-hmm. I tam to jest, tylko że tam to jest taki bardziej, wiesz, taki shooter, taki, no, on rails, nie? Mm-hmm. Że tam trochę się możesz poruszać, nie? Ale tak naprawdę to tam wrogowie idą w twoim kierunku, nie? I tam się możesz trochę tak właśnie teleportować, nie? Trochę możesz łazić tam w jakimś tam zakresie, no, ale to jest taki, że wiesz, wszyscy idą na ciebie, nie? A Dumas, no nie wiem, chyba że w ten sposób to byłoby zrobione, że taki zupełnie nowy, zupełnie inny Doom, taki, że wiesz, że taki trochę bardziej on rails, nie? To wtedy może. Ale jeżeli chodzi o takie zwykłe poruszanie się, no to tak jest w Minecrafcie trochę tym wiarowym. Tam masz w ogóle masz takie dwie opcje. Chciałem, żebyśmy nie przegapili tego, że Minecraft 4K wychodzi. To jest thing w ogóle. To jest dla mnie tak w ogóle, przepraszam, to, że w ogóle jeszcze Minecraft wraca. Dla mnie w ogóle za każdym razem, jak Microsoft na tych konferencjach wychodzi i pokazuje coś z Minecrafta, to ja słyszę tak, jakby oni mówili, a tymczasem wiesz, Minecraft wciąż istnieje. Tak, wciąż zarabia kupę kasy, czy nie? Ja kumam, że to jest duża gra i ludzie w nią grają, ale akurat te ich newsy, one totalnie nic nie wnoszą. Ale nie, to jest właśnie zajebiste dla mnie. W ogóle sami już nie rozumiemy dlaczego, więc zrobimy cokolwiek. No, to tak. 4K, pomyślelibyście, że to idiotyczne, ale i tak zarobimy na tym kasę. No ale w wiarowym Minecrafcie masz taki w ogóle pierwszy tryb, jaki widzisz, to jest taki, że siedzisz w ogóle przed telewizorem, gdzie jest Minecraft. I jakby grasz na telewizorze, nie? Jesteś w jakimś takim pokoju, takim minecraftowym, nie? I przed tobą jest telewizor i tam się nie możesz ruszać. Ale potem możesz jakby wejść do tego telewizora i jest taki tryb, że masz obracanie się takie skokowe. I to powoduje to, że ci się nie kręci w głowie, a chodzenie jest takie normalne. Chodzenie nadal jest takie trochę, daje ci trochę kręczka, a do tego idzie się przyzwyczaić, takie, że ono jest takie płynne. A obracanie takie skokowe, takie, że obraca się tam o ile stopni z takim zaciemnieniem, ono jest też dość wygodne, ale no nie daje ci takiego kręczka. No i to jest tak zrobione, tylko też do Dooma byłoby kiepskie. No wyobrażasz sobie, że się obracasz tak. W Minecrafcie to jest jednak, wiesz, tam chodzenie i budowanie, tam nic takiego, nie? Jeżeli nie czegoś nauczyła popkultura, to żeby nigdy nie wchodzić do telewizora. To się nigdy dobrze nie kończy, ani do komputera.
Nie, no ja nie mówię, że to będzie jakaś super gra. Powiem, że trailer wyglądał ciekawie. Gimmick, albo, no, albo tak jak ten Tekken 7, ten wierowy, to też jakieś takie chyba kiepskie mega z tego wyszło. Tam coś, jakiś taki tryb, który jest taki wrzucony tylko na siłę, nie? Nie wiem, czy słyszeliście. Yeah. Można w Tekkena 7 grać w VR-ze i to wygląda tak, że jakby oglądasz te postacie z boku, tylko że bez żadnego HUD-a i tak dalej, oni się tam napieprzają i tyle. I nawet chyba nawet nie ma live barów. Pokazali też nowego Wolfensteina, to jest chyba największe, tak, co pokazali. Bethesda, tak. The New Colossus się będzie nazywał, tak? Dobrze mówię? Dobrze powiedziałeś. I no tak, wygląda spoko. Aczkolwiek ja bym chciał od razu zastrzec, że to nie wygląda jak Wolfenstein stary, którego ja wszedłem. Stary czy New Order? Czyli ten New Order, nie Wolfenstein. No, nie. Bo to był, bo Wolfenstein ten New Order był bardzo strzelaniną w starym stylu, właśnie w stylu starego Wolfensteina. Tam było bardzo duży nacisk położony na przykład na szukanie amunicji, na szukanie apteczek, na szukanie pancerzy. Bardzo dużo trzeba było tam łazić dookoła, lizać ściany i tak dalej. Nie? No tak się grało w stare FPS i to było spoko z tym nowym Wolfensteinem, bo to długo nie mieliśmy jakby takiej gry. Ale w tym momencie, jak oni pokazują tego nowego Wolfensteina, to wygląda dużo bardziej jak mechanika Dooma, niż jak mechanika tego Wolfensteina New Order. Bo... Czyli cały czas baka. Tak, dokładnie. Cały czas taka ciągła jatka, dużo takiego oparcia do przodu, walki w zwardziu i tak dalej. No to jest totalnie Doom, a nie Wolfenstein New Order. Więc być może Doom odniósł na tyle duży sukces i na tyle mi się spodobało to, co oni osiągnęli w Doomie, że teraz Wolfensteina pójdą w tym kierunku. Z drugiej strony to jest tylko trailer, więc cholera tak, wie co. Z drugiej strony tak, no... Może będzie lizanie ścian w... No myślę, że strzelanie non-stop jest bardziej medialne niż lizanie ścian, nie? W trailerze. Będzie Polka w ciąży, jeżeli was to kręci, jeżeli hot, lubicie hot. Tak... Nie, w ogóle. Znaczy nie tak, że mam coś przeciwko Polkom w ciąży. Kurde, teraz nie wybrnę z tego. I jeszcze Life is Strange 2, wracając do Microsoftu, tak, szybko na krótko. No coś tam pokazali, będzie ta gra. Co mnie zdziwiło, to, że będzie miała 3 części, a nie 5. Tak? Tak. To nie wiedziałem, ale takie... No właśnie, to jest kolejna gra, która się zastanawia po co, no. Obchodziło to kogoś, co się tam wydarzyło z tą dziewczyną? Nie, Life is Strange, Ashley, tak ona się nazywała. Life is Strange przy okazji było fajne, bo było takie inne. No i no, właśnie było takie wyjątkowe, że to się wydarzyło i koniec, nie? I masz tam jakieś swoje wspomnienie i... A teraz co, jakieś uniwersum będą robili Life is Strange? I jednak się nazywa Life is Strange 2, a nie Life is Too Strange. Albo Life is Stranger. wracając do Wolfensteina. Ja nie grałem w tego starego, w sensie w New Order. Przy okazji dzisiaj jeszcze sprawdziłem na Wikipedii, że był jeszcze jakiś starszy nowy Wolfenstein z 2009 roku. Chyba Rebellion go robił, czy ktoś tam, nie wiem. Nie Bethesda w każdym razie jeszcze. I że New Order to był, jak to nazwali, soft reboot. Ale w każdym razie nie grałem. Jeszcze były te Return to Castle Wolfenstein, które były gigantycznym sukcesem. Tak. A nic z tego nie grałem. I Wolfenstein Enemy Territory. To było gigantyczne sukcesem, przepraszam. Nie grałem. Bo to było w ogóle jakieś przebojowe multis, nie? W Enemy Territory, co ciekawe, grałem na studiach. Też grałem na studiach. No, no i to była jakaś gierka, która w ogóle stworzyła gatunek nawet, nie? Tam strzelanych multi. Tak, no a w każdym razie... Załóżmy, że te nowe Wolfensteiny zaczynają się od New Order. No. To nie grałem w nic z tego i tak po tym tyle, że byłem zachęcony. Nawet dzisiaj do tego stopnia, że trochę nabrałem ochotę, żeby pograć w New Order. Zacząłem szukać po Allegro i okazało się, że tam za 35 zł można to kupić. Nawet w Gdańsku, więc... No. One były bardzo... Ten New Order był bardzo ciekawy fabularnie. Co nie? To jest coś, co im się udało zrobić w ogóle. To jest takie... taki kiepski trip Tarantino, co nie? To jeszcze Magdalena Curuś była, nie? Tak. No właśnie Ania grała tą Polkę, która teraz będzie w ciąży, więc w ogóle... Profit, co nie? New Order grała Magdalena Curuś. Tak, Magdalena Curuś grała, no bo BJ Blaszkowicz ma tam okay. Love Interest i to jest Polka. I ona normalnie centralnie mówi płynnie po polsku. Wiesz, w grze, a w ogóle Duma, co nie? Pisuski miał to te sprawy. Nie tam, że ona w polskiej wersji, tylko... No. Sapkowski na to umarł, tak? No. Bo nie było polskiej wersji, tylko właśnie w tej angielskiej. No i ona była bardzo ciekawa fabularnie. To był właśnie taki ten Tarantino na kiepskiej tabletce, co nie? Bo z jednej strony on był taki bardzo popkulturowy, jakby taki, wiesz, tam makabra taka, co wszystko było w takim wielkim nawiasie, ale z drugiej strony to był shit, kurde, o Holokauście, co nie? I oni jakby nie uciekali od tej tematyki, więc tam, no nawet Tarantino do tej pory nie zrobił, jakby, wiesz, wściekłych psów o Holokauście, co nie? Albo bękartów wojny, no. No bękarci wojny. No ale właśnie bękarci wojny nie są tak naprawdę o Holokauście. No, tak, no. Tam nie ma żadnego obozu na przykład. No właśnie, a tutaj centralnie miałeś misję w obozie zagłady, co nie? Okay. I byłeś BJ Blaskowicem w obozie zagłady, co nie?
to brzmi spoko. No tak, jeżeli utrzymają ten poziom scenariusza, to ja jestem zainteresowany i ciekawy. Na co jeszcze zwróciłem uwagę, też może przez to, że nie grałem w te stare Wolfensteiny, że bardzo ciekawe jest to, że ten BJ Blazkowicz na tych filmikach, na tych przyrodnikach autentycznie wygląda jak ten tam ludzik z 5 pikseli tak. ze starego Wolfensteina. Mimo, że jest pełny taki wielki kwadrat. Tak, jest pełny wyrenderowanym modelem, ale tak patrzę i tak, to jest ten typ. To prawda. I jeszcze coś chciałem powiedzieć o tym, ale już zapomniałem co. To już nie będę mówił. Czego się spodziewacie po konferencji Sony, tej dzisiejszej? Tak. No The Last of Us przede wszystkim, dwójki. A no tak, na pewno pokażą coś. Myślę, że pokażą już jakiś kawał rozgrywki, że po prostu pokażą nie tam Ellie grającą na tym, na gitarze, tylko... No w sumie. Jak gra będzie wyglądała sama w sobie, co nie? Ja bym chciał Ni no Kuni 2 zobaczyć, w sensie kiedy wyjdzie. Mi się bardzo podobał jeden katalog. No kurde, właśnie fajny, fajny japoński RPG, taki ładny bardzo... Wiecie w ogóle, że Ni no Kuni wyszło na 3DS-a, tylko nigdzie poza Japonią, nie? Ale wyszedł... No wyszło jakieś tam pirackie tłumaczenie, coś takiego. Nie. Ni no Kuni miało tam... Były dwie gry z tego. I jedna właśnie to była ta na PS3, a na 3DS-a wyszła po prostu inna gra, jakby z tego uniwersum, nie? No ale też nagle nigdzie poza Japonią nie tak, wyszło. Nigdzie poza Japonią nie wyszło, nie? Ja też jeszcze to The Last Days, to ich takie niby The Last of Us, takie zombie, pamiętacie? Oni pokazywali o takich dwóch Harley'owcach, którzy strzelali tam do całych małych zombie. Na Microsoftcie? Nie, to Sony właśnie. A to nie wiem. Nie. I to będzie chyba ich ekskluzja. I to tak wyglądało dosyć... Znaczy to wyglądało bardzo jak na grę podszywającą się pod Insomniac Games, nie? Ale no, to są w miarę dobre gry, więc to myślę, że pokażą. Ja się spodziewam. A coś ze sprzętu? Nie wiem, na przykład obniżka ceny może? PS4 Pro albo... No... Albo na przykład, nie wiem, może PS4 Pro Slim. Po raz pierwszy przejście to tutaj, nie? No ale nie wiem, właśnie bardzo ciężko mi się entuzjazmować jakimiś nowymi sprzętami i jakąś obniżką o $50 i tak dalej, no... No, co tak naprawdę ta obniżka znaczy? I tak żyjemy jakby w zglobalizowanym świecie i każdy sklep sprzedaje ma własne promocje i sprzedaje po swojej cenie, nie? Prawda, ta obniżka jest taka, ona tam jakoś ściąga te ceny tak jakoś tam, no. Jakiś tam ogólny poziom średni i tam pewnie jakoś wpływa, ale to nie jest taki wprost, nie? To nie jest taki, że jest ta cena i wszyscy chodzą po jakiejś tam jednej cenie, a potem nagle spada i to widać tak od razu. Dominik coś wygooglał, to na co jeszcze czekamy? Nie, nie wygooglałem nic. Nie? Nie. Myślałem, że coś jeszcze znalazłeś, co Sony pokaże na pewno. Nie. No i no to nie wiem co jeszcze. Chyba nic właśnie, nie wiem, jakoś nie... Nie ma emocji na razie. Nie ma Sony jakiejś takiej marki, na którą strasznie czekał poza The Last of Us. A Ubisoft? Jak już Assassina pokazali. Assassina pokażą. Na pewno pokażą więcej Assassina. Na pewno pokażą też coś tego... jak się nazywa, Far Crya. No tak. Może oni z tym Assassinem tak, wiesz, już było wiadomo, że będzie nowy Assassin w Egipcie, już były te ploty takie wszędzie, nie? To nie było nic takie wielkie zaskoczenie. Może stwierdzić, no, Microsoftcie masz już tak, pokaż już po raz pierwszy, a my tam pokażemy więcej. Wątpię, po prostu, wątpię. Bardzo mi się podoba jeszcze w ogóle cały czas, że te wszystkie serwisy giereszkowe cały czas się dają łapać na to, że to są jakieś wycieki. Że naprawdę, że dzień wcześniej wyciekło prawie wszystko o Assassinie i oni wierzą, że tam jakiś, to jest, nie wiem, szpiegostwo przemysłowe, czy coś, że jakiś zbuntowany pracownik? Nie, to dział marketingu po prostu, wiedząc, że mają konferencję jako trzeci, postanowił dzień wcześniej wypuścić mnóstwo informacji, żeby i tak o tym pisać na początku. Ale nie, ale cały czas jak, że tutaj coś wyciekło o Assassinie, coś wiemy w ogóle. Wszyscy to wiedzą. To prawda. Coś jeszcze mamy? Nie wiem. Nie. Nie? Nie. No ja grałem w Elder Scrollsy. Jak ci się gra w Elder Scrollsy? Bardzo fajnie mi się gra w Elder Scrollsy na konsoli. Bardzo fajnie mi się gra w Elder Scrollsy online na konsoli, ponieważ jeszcze bardziej niż na PC-cie mogę nie myśleć o tym, że jest to gra MMO i grać sobie w nią tak, jak mówiłeś to już w Elder Scrollsy. W tym odcinku. No to pytasz mnie, to odpowiadam. Co, miałem być ale mam nadzieję na nowe myśli. Miałem niegrzeczny, być niegrzeczny i powiedzieć, mówiłem już. jeszcze muszę... Muszę trochę więcej pograć, bo tam pograłem raptem 2-3 godziny. Ale na razie mam fan i fajna jest ta gra. Ja lubię Scrollsy w ogóle. I przy okazji bardzo ładnie wyglądają na konsoli. A że ja mam niezbyt dobrego peceta,
który wprawdzie ma niezłą kartę, znaczy niezłą, jak na taką grę ma dobrą kartę graficzną, więc tam nie miałem problemu z grafiką, ale ja mam tylko 4 GB RAM w moim biednym PC-ciku, co jednak przy MMO, no powoduje to, że czasami masz takie chrupanie mocne. Ten. Na konsoli działa bardzo ładnie, tak konsolowo, jest fajne właśnie, że jest to MMO, ale masz takie, że nie masz żadnych tam przycinek, wczytywania, ten po prostu masz takie konsolowe doświadczenie grania w to, to jest fajne. Ja przeszedłem Shovel Knighta, trzecią kampanię. W ogóle uważam, że to jest niesamowite, co robi Yacht Games, że wydali grę 2 lata temu i teraz wydają drugą kampanię za darmo. Tak naprawdę po roku, jak już praktycznie nikt nie pamięta o ich grze i oni nagle mówią, ej, pamiętacie o naszej grze, mam dla was w ogóle 6-godzinną kampanię za darmo i z nową postacią i z nowymi misjami wszystkimi i tak dalej. I ci pokracie sobie po prostu. To jest fajne, to zagra w końcu tak. Może. Jest to w ogóle, ja uważam, tak powoli zaczynam się przekonywać, że to jest jedna z najlepszych w ogóle platformówek ostatnich przynajmniej 10 lat, nie? Bo to ja i właśnie każda z tych postaci jest trochę inna, co nie? Każda ma na przykład inaczej jest wyważona, inaczej się nią skacze i ma inne zabawki takie, które mu ułatwiają tej postaci jako jest, wiesz, poruszanie się po planszy. I to jak te plansze są doskonale przystosowane do tego, jak naprawdę jak każdy piksel tam się liczy, co nie? Jakby zasięgu, skoku, teraz ta postać tak przez moment potrafi wbiegać po ścianie pionowo, jak Assassin's, nie? No ale i właśnie to tam jest krok 2 czy 3, to nie jest tak, że ona potrafi wbiegać jakoś strasznie dużo, ale to jak szybko ty łapiesz, jak wysoko ona potrafi wbiec i jak szybko musisz wyskoczyć i tak dalej, no to jest, kurde, to jest naprawdę na poziomie Mario, co nie? Takie wyczucie. Że, a przy okazji te postacie w Shovel Knight one są dużo mniej skoczne, więc jakby ten skok jest tam dużo bardziej taki wymagający, co nie? Musisz dużo większy przycisk, znaczy nacisk kładziesz na niego, no bo w Mario jest tak, że jak po prostu dłużej przytrzymasz przycisk, no to tam wcześniej czy później gdzieś tam dolecisz, co nie? Nie jest tak, że tam, że zaraz spadniesz. A tutaj jest tak, że autentycznie one są dosyć ciężkie jakby te postacie, dosyć mało skoczne, więc jak nie wyskoczysz dobrze, to zaraz spadniesz gdzieś. Okay. I to jak ona jest wyliczona, ta gra, to jest właśnie, to już jest trzecia kampania, no to kurde robi niesamowite wrażenie, nie? A przy okazji naprawdę to jest w miejscami bardzo trudna gierka zręcznościowa, nie taka platformówka. I kurde jest zajebiście zaprojektowana. To co o tej konkretnej kampanii mogę powiedzieć, to że to jest, tym razem grasz Spector, to jest jeden z tych właśnie ośmiu rycerzy, których pokonujesz w pierwszej części. On to jest taka koleś, który tak przypomina taką śmierć, co nie, i tam biega z własną kosą. On jest. Jest dosyć łatwa ta kampania. Jest w ogóle najłatwiejsza i najkrótsza ze wszystkich trzech. Bo wcześniej pierwszą i drugą przyszedłem po 10-11 godzin, tam mam na liczniku, tą przyszedłem 6 godzin, co nie? I przez to ona ma jedno takie ułatwienie. Tam w każdej z tych kampanii zbierasz takie dodatkowe rzeczy, które możesz używać w trakcie jakby walki, co nie? No i teraz ci dają taki autentycznie duży bonus do życia, że możesz po prostu pić jakby potion, nie, w trakcie walki. Okay. I to jest mega ułatwienie. Chyba ani razu, kurde, nie miałem problemu z żadnym bossem, nawet z końcowym bossem. Mimo że walka była trudna sama w sobie, no to przez to, że po prostu na luzaku mogłem w każdej chwili napić się potiona, no to bardzo trudno było mi umrzeć. Co nie? A to nie jest tak, że jakby no trochę jednak się tej gry nauczyłeś, ponieważ jesteś inna postać, grając z trzecią kampanię? No może tak. Może tak być. Aczkolwiek mam takie wrażenie, że naprawdę dużo łatwiej mi się teraz grało, co nie? Że jakby nie miałem już takich momentów frustry, co nie? Jak miałem na przykład podczas drugiej kampanii, która była bardzo trudna. Jakoś tak po prostu w miarę bezboleśnie. W jeden dzień w ogóle wszedłem, czy nie? 6 godzin grałem sobie na 3DS-ie i pozamiatałem. I jest to na pewno fabularnie najlepsza kampania. Taka, że dzieją się tam emocje, są takie w ogóle retro spojrzenia, gdzie tam masz prawdziwe postacie, które ze sobą naprawdę rozmawiają, co nie? I mają jakieś motywacje swoje i tak dalej. Jest w ogóle ta retro, te spojrzenia retro są bardzo inspirowane tym Prince of Persia, tym klasycznym. Więc to też jest fajne. Tym pierwszym takim, zupełnie. Tak. Więc to też jest fajne i w ogóle na maksa polecam. Jest mega dobra gra i tak jak mówię, uważam, że to jest jeden z najlepszych platformówek w ogóle ostatniego 10-lecia przynajmniej. A ty też Owlboya przyszedłeś, tak? Czy, tak, przyszedłem Owlboya. I jak tak? Znaczy no tak. Tak. No. A ta fabularnie tam pod koniec, bo tam mówiłeś wcześniej, no. że fajny fabularnie jest. No. Ta historyjka jest jest fajne, ale później znowu jest niefajne. Bo na przykład w finale masz taki klasyczny problem w ogóle amerykańskich seriali, którego ja nienawidzę, że tak naprawdę, żeby się dogadać ze złym, jakby, to by wystarczyło, żeby on ci powiedział, jakie są jego motywacje.
Tylko on cały czas mi mówi, że nie mam czasu teraz z tobą rozmawiać, co nie? Muszę zrobić swoje w ogóle tam. I ty w końcu z nim walczysz, jakby w końcu dochodzi do walki finałowej, mimo że już się domyślasz, że on ma jakieś dobre motywacje. Ja. Tylko że on cały czas nie ma ci szansy powiedzieć, że na przykład wiesz, nie mam czasu się powiedzieć, że tak naprawdę ratuje świat. O kurde, jednak mam czasu. Nie? Jednak wystarczyły te 3 sekundy. Więc no nie wiem, ja jestem rozczarowany ogólnie tym Oldboyem. Czytałem recenzję Jima Sterlinga, który dał 9,5 na 10 tej grze. To sporo. Totalnie w ogóle tego nie czuję, naprawdę. To jest gra, która ma strasznie płaski gameplay, taki w ogóle niewymagający. Tam nic nie szukasz, nic nie ma żadnego wyzwania, świat jakiś jest niespecjalnie taki fascynujący. Ma rozkoszną i spoko fabułkę, że nawet cię interesuje, co tam się dzieje i są fajne postacie i się wiąże z nimi. Ale dla mnie to nie jest wystarczająco dużo, żebym jakby w jakichś superlatywach strasznie mówił o tej grze. Też ta fabuła nie jest na poziomie, nie wiem, właśnie The Last of Us, co nie, żeby w ogóle ratowała, całą grę ciągnęła, co nie, i wiesz, i żebyś czuł, że naprawdę, że oglądasz, kurde, jakiegoś jebanego Szekspira, co nie, tutaj się wydarzył szybko. Prezentik jebany Szekspir. A przy okazji właśnie, jako że ja grałem w tą grę tuż przed tym, tuż przed Shovel Knight, to jest gra, która ma pod koniec sekcję, tam przez całą grę możesz latać, nie, Oldboyem, i pod koniec tracisz na moment możliwość latania, nie będę mówił dlaczego, no ale tam coś się dzieje i na moment to się staje taka platformówka klasyczna i ona jest tak źle zaprojektowana, właśnie tak źle są skoki wyliczone, nie, tak źle reaguje w ogóle postać na przyciski i tak dalej, jakby. Ja rozumiem, dlaczego oni nie kładli na to nacisku, no bo twoja postać lata cały czas, więc tak naprawdę przez 99% gry nie przejmujesz się, że gdzieś spadniesz i umrzesz, no bo latasz. Ale na końcu wciskają ci 20-30 minutową sekwencję zręcznościową i po prostu, no chciałem rzucać padem o telewizor, bo tak się frustrowałem, bo tak widziałem w ogóle, jak to jest źle zrobione, jak wiesz, jak cały czas ponosiłem porażkę nie ze swojej winy, nie? No tak, bez sensu dać taki kawałek gry, jaką ma być kiepsko zrobione, nie? Również tą grę tam robili z 10 lat ją robili, no. Mogliby, nie wiem, da się zrobić to. Już nie robi, nie? No, ogólnie tak, ogólnie jak zaczynałem tego Oldboya, to nie właśnie... Nie polecam 7 na 10. No tak, coś takiego, no. 7 na 10 to jest dobra ocena. Jak zaczynałem w niego grać, to Iga nagadała nam, co nie, że to jest taka legenda gierek indie, właśnie 10 lat i że w ogóle słyszała w ogóle 4 czy 5 wykładów na temat tej gry i tak dalej, no i... No nie, to nie jest gra, która by zasłużyła na taki buzz, który się wokół niej, wiesz, wytworzył, nie? Absolutnie. Ja cały czas gram w Zelda. Jest mega ogromna gra. Jest. Ale grasz nią, czy już przestałeś nią grać? Nie, gram. Bo ja miałem tam trochę problem z padem, ale miałem tego pro kontrolera, nie? Tak czy inaczej, więc po prostu nie mogłem grać, wyjąwszy swojego Switcha z docka, ale tylko tyle. Także normalnie na telewizorze mogłem grać. I ta gra jest naprawdę niesamowita, tam cały czas coś się dzieje, tam wiesz, jesteś w jakimś nowym terytorium, nie? W ogóle jednego jeszcze skrawka mapy w ogóle nie mam odkrytego, nie? Tam wchodzi się tak trochę, trzeba wejść na taką wieżę, trochę w stylu Asasyna, tylko że to jest taka jedna wieża na cały, tam duży obszar mapy, a nie że tam, że masz orkę o półgorze, tam musisz 10 wież odkryć, żeby kawałek mapy zobaczyć, nie? I jest tak, że na przykład, nie wiem, słyszę, że tam jakiś koleś, jakiś taki starszy mówi o tym, że o, tam w młodości miał jakiś tam dwoje przyjaciół, jedno zabłądziło w tym labiryncie, który tam jest, drugi tam spadło z klifu i tak już taka historyjka i potem idziesz tam dalej, patrzysz, jakiś taki w ogóle jest mega, mega labirynt, nie, gdzieś w jednym fragmencie mapy. Jest jakiś tam w ogóle przepaść bez dna. Tam w ogóle jeszcze po tej mapie jakieś smoki latają, ale tylko z jednym z nim walczyłem. Ale już mam dość sporo tej gry zrobionej, tak naprawdę, że sporo w nią grałem i mam już zrobione takie 4 główne dungeony, nie, które są tam, bo tam trzeba takie bestie jakby uwolnić, żeby one pomagały ci potem w walce z Ganonem. I to jakby już te 4 bestie, jaki które... spoiler w ogóle! Z Ganonem to się walczy! To jest kurde coś, co wiesz tam w pierwszej godzinie gry, nie? To jest żart. Ja zamierzam grać w Preya dzisiaj, gdyż nienawidzę siebie i swojego życia. Tak. To jest bardzo dobre uzasadnienie, dlaczego będziesz grał w tą grę. Ja chciałem jeszcze tylko naprostować moją ocenę, że jednak uważam, że Prey jest słaby, bo... Tak jak rozmawiałem z tobą wczoraj, że przypomniałeś mi, że ja nie hejtowałem Preya, tylko tam mówiłem, że to jest 7 na 10. Ona się niestety później kończy.
I ona ma bardzo słabe ostatnie godziny, tak naprawdę w ogóle. Tak to słabo, gra to dobrze się kończy, nie? Ja jeszcze... trochę nie wierzę w hejt Tomka, wszyscy mówili, że to jest zajebista gra. Może Tomek nie ma racji. Otworzyłem swoje serce i swoją duszę i swój umysł. I jeszcze Madden nowy będzie, został zapowiedziany. Nowy Madden! No. Madden, myślałem, że Madden. Czekam na Maxa w ogóle. Myślałem, że Madden nowy. Nie. Airbound. Nie, nie. No. Ja nie czekam na Maddena. Nie czekam na Need for Speed'a, nie czekam na Anthem. Ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego nagle Need for Speed jest tematem znowu. Przecież to wygląda żałośnie źle. A w ogóle Madden ma mieć ten taki tryb, co ma FIFA. Ten, nie ten będziemy taki... gadać o Maddenie. To jest taki dowcip nasz. Oraz my tam kiedyś graliśmy z Madonna, jako miał z tego swojego EA Access. Tak. I to było najnudniejsze w ogóle, nie wiem, 15 minut naszego życia. Tak, to prawda. I nic się tam nie kumałem, co tam się dzieje, a przy okazji było to super nudne. Dobra. No, dobra. To cześć. Cześć.